Siemanko ludzie, z tej strony Esu, witam was serdecznie w odcinku pierwszym z serii Always, Sometimes, Monsters. Witam was, słuchajcie, w grze, która nie jest zbyt popularna na polskim YouTubie. Słuchajcie, gra ze Steama jak najbardziej. Niestety nie spolszczona i strasznie nad tym boleję, że nie jest spolszczona, a że jest po angielsku, więc będę musiał dość mocno się wczuwać w dialogi, żebyście zrozumieli, żebym ja zrozumiał. Ponieważ gra nie jest już, nie jest zrobiona takich większych RPGów, horrorów, że no jest niby straszne i tak dalej, tylko jest taka trochę jak To The Moon, że po prostu chodzi o to, żeby się wczuć w bohaterów i tak dalej, więc ja postaram się zbytnio nie jajcować w tej serii, słuchajcie, bo jestem naprawdę ciekawy. Ponoć jest tutaj mnóstwo wyborów, które można które będą prowadzić do odpowiednich tam konsekwencji, więc to jest całkiem fajne jak na taką grę. Gra jest jak najbardziej zrobiona w 4x3 rozdzielczości, więc można powiedzieć w tym kwadracie, dlatego tak to wygląda, a nie inaczej u mnie w tym momencie na, słuchajcie, na kanale, na serii. Jest po prostu to w kwadracie, a moja kamerka jest w tym miejscu, w którym jest. Nie jest to rozciągnięte, bo naprawdę źle to wygląda, jak się aż tak to porozciąga. Także moi drodzy, zachęcam was do oglądania i przypominam o stylu nowym na kanale. Po prostu, jeśli wam się podoba seria, jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana na kanale, kciukujcie w opór, lajkujcie w opór, w zasadzie to samo, i komentujcie także w opór, jak najbardziej na dole. Także słuchajcie, za każdy komentarz dziękuję. Jeśli wam się nie podoba lub coś jest nie tak, także mi napiszcie. Ja po prostu będę patrzył, jaki jest odbiór takiej serii, czy jest dużo kciuków, czy jest dużo komentarzy, czy jest dużo komentarzy fajnych, i będę wiedział, czy chcecie taką serię na kanale, czy mam ją wypieprzyć do kosza i po prostu zamienić na jakąś inną. A tymczasem zapraszam was do oglądania, ponieważ zaczynamy. O, nie działa myszka, no dobra. New game, of course! F6 Scale, czekajcie. Aha. Dobra, wiecie co? Wszystko jasne. Trochę skala mi powiększa. Ja na drugi odcinek po prostu włączę większe okienko, a pierwszy przegram na małym. Bo już jest w zasadzie wszystko ustawione. No to lecimy, słuchajcie. Oh yeah! Yeah. Poczekaj! Poczekaj, zatrzymaj się! Gdzie ci się wydaje? Gdzie ty idziesz? Dlaczego tak uciekasz beze mnie? Ja tu jestem bossem, więc nawet nie wyobrażasz sobie, że zrobisz jakikolwiek ruch, zanim ja powiem ci, żebyś to zrobił. Rozumiemy się? To chyba nasz główny bohater. O kurde, ale wygląda, ale morda. No hate. Myślałem, że powiedziałem panu. Przecież kiedy dostaję wypłatę, to mogę po sobie pójść. Słuchajcie, jeśli będą jakieś problemy w tłumaczeniu, wybaczcie mnie, ale jesteście na kanale On USA, musicie to zrozumieć. Nie potrzebuję twojej kontroli już więcej. O nie, jeszcze nie skończyłeś tu pracować. Jest tutaj jeszcze mnóstwo ludzi, których potrzebuję zabić. What? Nic nie masz do mówienia, dopóki ja nie zadecyduję, kiedy ty skończysz rozlewać krew. Gdzie on pracuje, kurna? W pobieralni krwi? To jakiś tył szpitala? Przecież wiedziałeś, na co się piszesz, kiedy się tu zapisywałeś. Teraz ja tu jestem regulaminem. Ja tutaj tworzę zasady. I ja mówię, co ma się stać. Przecież sam się zapisałeś na to. Prawda? Fajna muzyka. Taka trochę... Wiecie co? Taka Hotline Miami. O, mogę iść. Dobra, pogadajmy z nim. Posłuchaj, jeśli potrzebujesz trochę więcej pieniędzy, po prostu mi o tym powiedz. Po prostu powiedz swoją cenę. Zapłacę. Może to pomoże, żeby trochę ci wbić trochę zdrowego rozsądku do łba. Nie chcę więcej twoich brudnych pieniędzy. Mam już zbyt dużo. Więcej niż potrzebuję. Dlaczego po prostu nie rozumiesz, że ktoś nie może więcej robić takich rzeczy? Ciekawe jakich? Jestem bardzo ciekawy. Okej, pobawię się twoimi jajkami. Po prostu będziemy grać fair. Jak mogę cię przekonać do tego, żebyś przestał taką głupią decyzję podejmować? Czego ty chcesz? Ja chcę po prostu mojej wolności.
nie mówienia mi, co mam robić, gdzie iść, kogo zabić. Chcę zadecydować za siebie właśnie teraz. Dobra, idziemy, słuchajcie. Dość tego pierdolenia. Dobra, spadamy stąd, słuchajcie. Da się tu biegać. Escape. Wow, wiecie, nie wiem, co, gdzie co działa, jak działa coś. Hej, co właśnie ci powiedziałem? Nigdzie nie pójdziesz, zanim ci na to nie pozwolę. O ty chamie. O ty dziadzie. Mówię ci teraz, robisz duży błąd. Nie rób czegoś, czego byś później żałował. Czekajcie, poprawię trochę kamerkę. Alright. You can suck my ass, bitch. O, idzie tutaj jakiś drachol. O kurde, wpierdol będzie. O matko. Przepraszam panów, czy macie może minutę albo dolara? Ciężkie czasy nastały. Cholerny, śmierdzący wagabundo. Spierdolaj mi sprzed twarzy. Nic dla ciebie nie mamy. O, już to chyba słyszałem. Pewnie ty też. Inne czasy, inne ulice. Ulice, kamienice. Kto wie? Maybe we used to know... Może kiedyś się znaliśmy. Wyobrażasz sobie to? O czym on gada? Cholerny schizofreniku. Czy pojebało ci się w głowie? Wyjdź z mojej drogi, won! Zanim pójdziesz dalej, muszę ci coś powiedzieć. Nie, musisz coś zobaczyć. Musisz na coś spojrzeć. Co to jest? Cóż, można powiedzieć, że... Oczekiwałem. Czekajcie. Oczekiwałem cię. Mikrofon pojemnościowy, no tak. Czy coś ci przypomina takie stanie tutaj przy jakiejś beczce? What? Idź, poczekam. O matko, on go zabije. Strzeli mu prosto w twarz. O tak, będę celował prosto między twoje gały. Czego ty chcesz, wariacie? Czego ty chcesz? Lubię grać w gry. A ty nie? Ja lubię, bez problemu. What do you say to giving me a spin? Nie wiem, o co za bardzo chodzi z tym spin. Nie mam pojęcia, co ten człowiek pali, ale na pewno nie powinien... Czekajcie. If he doesn't put the gun down right now... no ale przestał... Powinien przestać to robić, ponieważ on zaraz zrobi ci dziurę w twoim łbie. Okej. Muszę opowiedzieć ci historię. Jedną, która tak naprawdę opowiada o jednej z decyzji, które popełniłem. Które wszyscy popełniliśmy. A na końcu ty po prostu zadecydujesz, czy strzelisz mi prosto w usta, czy może w oczy. I pogramy sobie teraz w grę, a jedna zasada tej gry brzmi: po prostu pozwól mi skończyć. Żadnych przeszkadzań. A potem możesz zadecydować. Albo po prostu możemy ci strzelić prosto w mordę. Brzmi troszkę mniej trudno, prawda? Tak czy inaczej, the choice is always yours. Shoot. Dobra, oczywiście posłuchamy. Okej, nie opuszczę broni, ale się streszczaj. Mów szybko. Posłuchajmy historii. Jest wiele dróg pomiędzy mną a tobą, ale wszystkie drogi zaczynają się od źródła. Czekajcie, bo mi pizga z okna. Okej, mam i źródło. Have you ever been drugged? Czy kiedyś zostałeś zaćpany na przyjęciu przez kogoś? Przez kogoś. Kikogoś. I co jeśli ta impreza była niczym życie? Okej. Prowadzony za nos, prawie chciałeś wziąć udział. Czy miałeś w ogóle wtedy jakikolwiek wybór? Okej, nieważne. Czy wiedziałbyś, jaka... Wiecie co, ciężkie jest takie tłumaczenie, kurde, z angielskiego na bieżąco, praktycznie na ślepo podczas serii, więc... No hate, okej? But would you know the opportunity when it knocked? Czy znałbyś opportunity?
Czy znałbyś tą możliwość, gdyby ona została ci zaprezentowana? Ciekawe, co to za impreza, zaraz zobaczymy. Jeden człowiek po prostu zrobił taką imprezę. Szukał czegoś, szukał kogoś specjalnego, bardzo ważnego. Nie kochanka, nie przyjaciela. Szukał kogoś of substance. Cholera wie, co to znaczy. Może wolę nie wiedzieć. Alright, co się dzieje? O co chodzi? Nieważne, czy to był ważny wybór, czy nie, wciąż można na ten temat myśleć. I tej nocy oni w toaście mieli ambicje, sukces i więcej. Co? Boże. Masakra. Tak naprawdę nie wiedzieli, jak stroma jest ta cała góra. O, dobra, jesteśmy tym, Negro. Spoko. Negro na imprezie. Co to mamy? Tu jakiś mamy telewizor. Okej, pogadajmy. Tu mamy jakąś okularniczkę. Chodź, pośpiesz się! A może zmieniłeś swoje zdanie? Nie możesz zaprosić każdych ludzi. Więc po prostu, nie zaprosiłeś tyle osób, więc po prostu zostaw mnie i zajmij się nimi, Larry. Oni są wszyscy tacy dziwni. Czy ty nie masz normalnych przyjaciół? Oni wszyscy są moimi kolegami z pracy. Pisacze, artyści i tacy, którzy chcą być nimi. No wiesz, opowiadają ci o nich. Mój boss, mój szef chce, żebym coś tam zrobił w kolejnym tygodniu, ale jeszcze nie zrozumiałem, ale jeszcze nawet nie wiem, kogo szukam. Więc po prostu wybierz kogoś, kto zrobi to dobrze, kto zrobi dobrą robotę. Nie chcę, żebyś został wywalony z jakieś gówno. Ten apartament jest zbyt miły i zbyt fajny. Ta, okej, okay, tak, kocham cię też. Alright, tu mam jakąś blondie. Fajna impreza, Larry! Naprawdę się cieszę, że tu mogłem być. Też się cieszę, że tu jesteś. Czy opowiadałem ci o tym czerwonym winie, które znalazłem? Poczekaj sekundę, znajdę go dla ciebie. Możemy wznieść tas, będzie super. Moja żona mówi, że nie mogę pić więcej niż jeden tonight. Więc trochę mocno ssę, jeśli chodzi. Dobra, pijemy. Wyjebane. Okej, okay, no to pijemy. Widzę, że nie trzeba cię bardzo długo namawiać. Chodźmy na drugą rundkę na patio. Second base. Muszę ci pokazać kogoś, kogo musisz poznać. Jestem bardzo wesoły, żeby spotkać kulę i łańcuch. What? Wrecking ball? Nie idź nigdzie, Larry. Będę na patio, gdybyś mnie potrzebował. Okej, okay, tu mamy jakąś lachę. Jesteś tutaj? Jak tam ci idzie? Oh, hej Joel! Great, actually. Bardzo mi fajnie. Rzeczy nie mogły się toczyć lepszym torem. Okej. Okay. Fajnie, całkiem prosty jest ten angielski. Teraz już zaczynam się, wiecie, wkręcać, nie? Alright. Słyszałam, że ktoś bardzo fajny ma przyjść na tą imprezie. Bardzo się cieszę, że przyjdzie. Na przykład Heather. Zawsze miło cię zobaczyć, co? Sorry, że tak gadam i biegam, ale mam głowę z tyłu. O, jest jakiś kiciuś. Miau. Hej, mały pusi. Pusi. Wow. What's new? Niedużo, Vanessa. Po prostu... A ja ją chodzę. O Boże, ja chodzę nią i dopiero teraz ogarnąłem Kapitan Omega Strikes Again. A po prostu żyje i takie inne rzeczy. Okej, okay. Fajnie, że nie uchodzę, okej. Okay. Zobaczmy, kto tu się pojawił. Nie widziałem cię całymi latami. Sorry, że nie byłam tutaj, Dave. Byłam autobusem, tak mi się wydaje. Znajdę cię później. Idę na patio. Fajna impreza, nie? Cześć, Donovan. Tak, wydaje mi się, że tak można powiedzieć. Idę na patio. Niedługo sobie pogadamy. O, tu jest jakiś koks. O kurna.
Hej, wciąż randkujesz z tym małym słodziakiem? Oni są taką miłą parą. Tak, Kevin, wciąż jesteśmy razem. Pogadam z tobą później. Na razie pogadajmy ze wszystkimi. You know, dog! It was kind of freaky how suddenly my dog changed their opinion of you. Coś tam o jakichś psach, coś o policji gada. O, to ja! Patrzcie, trochę podobny. Tak, Jake, to ma mnóstwo sensu. Coś tam z psami. Czy możemy przestać już o tym gadać? Jasne. O, kurde. Jak tam ci idzie w tych dzisiejszych czasach? A, nie mogę narzekać, Sara. Po prostu muszę iść i znaleźć moją kotwicę. Dzisiejsza noc będzie super i już nie mogę się doczekać. Bardzo fajnie cię tutaj widzieć. Chcesz trochę narkotyków? Tak, jest fajnie, Vince. Po prostu piszę tą książkę i inne takie rzeczy. A dzisiejsza impreza jest taka fajna, nie ma z kim gadać. Pogadam z tobą trochę, okej, ale później. Cóż. Co tam, Malishi? Habibi. Okej. Zaraz pogadamy, ale muszę iść gdzieś na patio, prawdopodobnie. Alright. O mój Boże, naprawdę mam z nimi wszystkimi gadać? To jest jakaś gra przegadana totalnie. Masakra. No dobra. Nie wiem, co robić, ale okej. Strasznie dużo ludzi. Hej. Udało ci się pogadać już z Larym? Tak, pogadałem z nim. He's waiting on me. He's waiting on us. He's waiting on me, okej. On poczeka na mnie. Okej. Hej, czy udało ci się pogadać z Larym? On czeka na mnie. Nie wiem, kto to jest Larry, to ten pies? Cześć, Larry. O, może to. O kurde, ale koksy. Jakie łapy, spójrzcie, prawie jak moje. Czy pogadałeś z Larym? Kurde, ze wszystkimi mam gadać? Trochę masakrycznie. Should I change... Tak, zmienimy muzykę. Fajna. Straszny Hotline Miami, moim zdaniem. Straszliwy Hotline Miami. Nie dziwię się, jakby to był ten sam zespół. Zespół. Hej, czy pogadałeś już z Larym? Nie, kurwa, nie pogadałem z Larym! O co z tym cholery chodzi Larym? O, coś tu się zadziało. Wiecie co, troszkę ściszę. Fajna muzyka, ale trochę ściszę. Okej. Okay. Alright, let's roll! Myślisz, że Sam will find me pitching our book alone? Nie wiem, o co chodzi z tym pitching. I'd be kind of pissed. Będę trochę obsikana, jeśli coś tam z negocjacjami. A możesz się martwić tym później. Jeśli nie pójdziesz tam i nie wymasujesz go, wiecie co? Trudne te dialogi się zaczną robić. Ale zaczynają. O cholera, zapomnieliśmy podpisać kartkę. Masz, daj to mnie. Ja się podpiszę pierwsza. Jak ją nazwać? Jak ją nazwać? Bobrzyca znowu będzie. No dobra, lecimy z Bobrzycą. Słuchajcie, z Bobrzycą lecimy. Bobrzyca. Ohyda, ale imię. Okej, okay, moja kolej. O kurde, mamy tutaj... Fajnie, trzeba ich nazwać, fajnie, podoba mi się to. Dobra, ją nazwiemy Av, bo ona jest trochę podobna do Av. Gdzie jest K? No nie Av. Boże, jak się cofa. Page. Nie. Jak się cofa. Czekajcie. A, okej. Okay. No. Kurwa. Wiecie co? Sorry, ale kapitan Ameba znowu nadchodzi. Nie, okej. Dobra, Av, niech będzie. Not quite right. Bobrzyca, o, okej, okay, dobrze. Okej, okay. Okej, okay, my turn. Dobra, muszę to cofnąć, słuchajcie, muszę to jakoś cofnąć.
I nie za bardzo wiem. Niestety... O, escape. No dobra, spoko. Mam... Super, że to wyszło. Awka, prawie jak Colt 000, jeśli ktoś kojarzy. Pozdrawiam komatych. Best wishes. Awka i Bobrzyca. Sounds perfect. All right, Awka. Let's go. Poczekaj. Najpierw mnie pocałuj. Romans Awki i Bobrzycy. Kisnę. Good luck. Dobra. O, chodzimy razem. O kurde, wodogłowie. Najwyższego stopnia, ale masakra. A co wy tutaj słodkie trzpiotki robicie? Fajnie się bawicie razem? Po prostu idziemy na drinka. Ta impreza naprawdę się fajnie rozkręca. Powinnaś pogadać z gospodarzem, on jest fajnym gościem. Okej. No to bawcie się dalej, ale nie wpadnijcie. No cześć, cześć. To fajna noc, prawda, Bobrzyca? Nie jest źle, ale muszę się z tobą zgodzić. Gdzie byłeś, Jeremiaszu? Wszystko okej? Trochę zmarzłem ostatnio, ale już wszystko jest okej. Okej. Pogadamy z tobą później, kiedy Awka już będzie w środku. Kiedy będzie we mnie. Ten chicken pachnie ładnie. Smeluje ładnie. Wezmę jeszcze jedno piwo, ale najpierw muszę znaleźć moje dziecko. Larry czeka na mnie. O kurde, ten jest na pewno jakimś projektantem mody. Czyż to nie jest moja ulubiona osoba na tym bożym świecie? Jak tam ci idzie? Cholera, Darkev! Nie pozwól, żeby Viper usłyszał to, co ty mówisz. Będzie polował na moją głowę. Mówisz o moim... o mojej małej demonicji? Demonicy? Widziałeś ją? Więc powinniśmy tam pójść i coś zrobić. Okej. O nie, proszę, bez żadnych detalów. Tak, widziałem jej wnętrze. Co? Okej, dzięki. No cóż, po to są właśnie prawdziwi przyjaciele. Hatton, ta ostatnia noc była piękna. Robot suits? Suty robota? Piękne. O kurde, ale Alfonso z tym wąsem, prawie jak mój. Ta rzecz jest gorąca i bardzo spocona, ale warta tego. Brzmi okej? Nie brzmi okej. To co robisz? A nie mogę narzekać. A co ty z Darkefem robicie? A nic ciekawego. You didn't tell me. Nie mówiłeś, że on jest muzykiem. Dude, powinniśmy zagrać jakiś koncert albo coś. O, oczywiście, że tak. Oh, for sure. For show. Powinniśmy zaraz zrobić potężny, przepotężny jam. Coś tu znalazłem, nie? Hej, Bobrzyca i Awka. Trzymacie się z dala od kłopotów? Trochę tak, trochę nie. Jak ci idzie, Hernando? Nie mogę narzekać. Słuchaj, pogadamy później, okej? Zachowajcie trochę alkoholu też dla mnie. Oczywiście, partner. Wiesz, zapłaciłem duże pieniądze, żeby oglądać ten film. Jaki film? O, chyba wiesz, o co chodzi. Każda para ma swój własny film. Ty i Awka nie możecie być inni. O nie! Ta gra o nas za dużo wie. Znaczy o nich. Jesteś wariatem! Nie było żadnego filmu! Nigdy nie było żadnego filmu! Aha, tak jasne, więc potrzebujecie kamerzysty? Ktoś, kto uchwyci wszystkie dobre kąty i przekąty? Jeff, kiedybym potrzebowała kamery, to na pewno bym ci dała znać. Obiecuję ci, ale mu powiedziała. Impreza na dachu, bawimy się, wszyscy pokazują pachy! Always sometimes monsters, always sometimes monsters, yeah. I witam was w pierwszym odcinku, a raczej na końcówce odcinka. Słuchajcie, skończymy na tym. Skończyła się impreza i my kończymy pierwszy odcinek. Słuchajcie, jeśli wam się podobało, zakcikujcie, komentujcie, ponieważ im więcej kciuków, im więcej komentarzy, tym większa szansa, że seria po prostu zostanie na kanale i będzie prowadzona dłużej i dłużej i dłużej, ponieważ taka jest strategia mojego kanału od niedawna. Także nie zapomnijcie, jeśli wam się podobało, koniecznie dajcie znać. Jeśli nie, również dajcie znać. Tymczasem się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam. A tymczasem na razie, do zobaczenia w innych seriach i w...
kolejnych odcinkach, mam nadzieję, z tej gry. Zobaczymy po waszym odzewie. Także nie zapomnijcie kciuki i komentarze i rady. Czekam. Pa, pa. Cześć. Hej.